kot w butach. Czy kiedykolwiek słyszeliście o kocie, który nosiłby buty. I byłby jeszcze z tego powodu tak dumny? Z pewnością nie. Dlatego teraz opowiem wam historię pewnego kocura, który był chyba najsprytniejszym kotem na świecie. Biedny młynarz miał trójkę dzieci. Był już bardzo stary i schorowany, ale zanim zmarł, Podarował im wszystko, co posiadał. Młyn, osła i kota. Dzieci podzieliły się majątkiem. Najstarszy syn wziął młyn, średni osła, a najmłodszemu przypadł w udziale kot. To niesprawiedliwe, martwił się najmłodszy syn. Moi bracia zabrali to, co najcenniejsze. We młynie będzie mieliła się mąka. Osiołek może dźwigać towary na targ. W ten sposób moi bracia zarobią na chleb, a ja? Co stanie się ze mną? Płakał tak i płakał, potrącając nogą swojego kota. Nie płacz, mój panie, nagle odezwał się kot. Zrobię wszystko, żebyśmy nie zginęli z głodu. Daj mi tylko worek i parę butów. A zobaczysz, że świetnie sobie ze wszystkim poradzimy. Najmłodszy z braci popatrzył na kota nieufnie, ale ponieważ nie miał innego pomysłu, postanowił mu zaufać. Przypomniało mu się, że kot był sprytny, wspaniale łowił myszy i potrafił się wesoło bawić. Podarował mu więc i worek, i wspaniałe długie, skórzane buty. Kot był zachwycony, bo w jego głowie powoli powstawał chytry plan. Napakował do worka smakowitego siana i owsa i ruszył w stronę królikarni. Położył worek przy wyjściu z króliczego domku, a sam usadowił się za drzewem. Wiedział doskonale, że szybko jakiś głodny królik poczuje zapach siana i wejdzie do worka. Nie czekał długo. Wkrótce przy worku pojawił się biały króliczek, a kiedy wszedł do środka, aby uszczknąć odrobinę smakowitego owsa, kot wyskoczył zza drzewa i czym prędzej zawiązał tobołek. Kot, zadowolony z tak załatwionej sprawy, zarzucił worek na plecy i poszedł w stronę miasta. Dotarł do królewskiego pałacu i poprosił króla o posłuchanie. Kiedy stanął przed królewskim obliczem, zaszurał swymi pięknymi butami i rzekł: Dostojny królu, oto podarunek dla ciebie od mego pana, wielmożnego szarabana. Tak bowiem kot nazwał najmłodszego z braci. Król spojrzał na podarunek, poprawił koronę i odparł z wdzięcznością. Podziękuj swemu panu drogi kocie! Prezent jest bez wątpienia wspaniały. Kot pokłonił się do samej ziemi i odszedł. Następnego zaś dnia zabrał znów swój worek i ukrył się w zbożu. Kiedy do środka wpadły dwie kuropatwy, szybciutko zawiązał go i znów udał się na królewski dwór. Drogi królu, oto podarunek dla ciebie od mego pana. Wielmożnego Szarabana zapowiedział i rozwiązał worek. Król podniósł się z tronu, popatrzył uważnie i odparł: Jaka to miła niespodzianka! Podziękuj swemu panu i powiedz mu, że ja, królewska mość, jestem bardzo zadowolony. Od tej pory jeszcze kilka razy kot w butach gościł w królewskim pałacu, a za każdym razem przynosił w darze od swego pana upolowaną zwierzynę. Pewnego dnia okazało się, że król wraz ze swoją córką, pięknej urody królewną, zamierza wybrać się na przejażdżkę w pobliże rzeki. Kot pobiegł do swego pana i poprosił. Posłuchaj dobrze mojej rady. Idź nad rzekę i wykąp się dokładnie w miejscu, które ci wskażę. O resztę nie pytaj. Najmłodszy z braci niewiele myśląc poszedł nad wodę, aby zażyć kąpieli. Królewski orszak już nadjeżdżał. Wielkie karoce terkotały drogą. Wokół nich dostojnie stąpały czarne konie, a za bogatą karetą... Jechała wykwintnie ustrojona służba. I wtedy nagle z za krzaków wyskoczył kot. Złapał się za głowę i krzyczał: Na pomoc! Na pomoc! Mój pan szarabantonie, ratunku! Król, słysząc okrzyki, wychylił głowę z okna karocy. Ujrzał wtedy kota który tyle razy sprawiał mu niespodzianki. Stać! zakrzyknął król Stać! Orszak królewski zatrzymał się, a dworska służba czym prędzej wyciągnęła z wody pana Szarabana. Był całkiem nagi, ale kot szybciutko wyjaśnił, że właśnie wszystkie ubrania jego pana zostały skradzione. Władca szybko wydał konieczne rozkazy i już za chwilę szaraban stał przed królewną, ubrany w piękne dworskie szaty. Wyglądał w nich wyjątkowo przystojnie, aż królewna zaczerwieniła się z zachwytu. Szarabanowi też podobała się urodziwa panienka. Monarcha zaś rzekł: Drogi panie szarabanie, zasiądź w naszej karocy. I udaj się z nami na przejażdżkę. Szaraban nie namyślał się długo. Wszedł do karety, usiadł naprzeciwko królewny i całą drogę patrzył jej w oczy. Tymczasem, zachwycony takim obrotem sprawy, sprytny kot pobiegł przodem, wyprzedzając królewski orszak. Gdy dotarł na łąkę, na której pracowali kosiarze, zakrzyknął: Ej, wy tam, jeśli nie chcecie być posiekani na pasztet, róbcie to, co mówię. Kosiarze przystanęli w miejscu i uważnie słuchali słów kota w butach. On zaś nakazał. Gdyby ktokolwiek pytał was, do kogo należy ta łąka, musicie powiedzieć, że jest własnością pana szarabana. Zrozumiano? Wystraszeni kosiarze kiwnęli głowami. I wrócili do swej pracy. Wkrótce nadjechał królewski orszak. Do kogo należy ta łąka? Zapytał władca. Do jaśnie wielmożnego pana szarabana, chórem odpowiedzieli kosiarze. Ach tak, zadziwił się król i zwrócił się do szarabana. Czy to prawda? Oczywiście, rzekł najmłodszy z braci, te łąki należą do mnie i co roku dają znakomity plon. Tymczasem kot, szybko przebierając łapami, dotarł do pola, na którym pracowali rolnicy. Zakrzyknął już na nich z daleka Chodźcie do mnie wszyscy, chodźcie! Rolnicy porzucili sierpy i kosy i zadziwieni widokiem kota w butach podbiegli czym prędzej. Jeśli wam życie miłe i nie chcecie być posiekani na pasztet, macie zrobić to, co wam powiem. Biedni rolnicy skłonili się nisko i słuchali, a kot mówił dalej. Gdyby ktokolwiek pytał was, czyje jest to pole pełne zboża, macie powiedzieć, że należy do wielmożnego pana szarabana. Wszyscy zgromadzeni skinęli głowami i oddalili się do swoich prac. Niedługo potem Karoca króla dotarła w pobliże pól. Władca wychylił się z okna i zapytał jednego z rolników. Dobry człowieku, do kogo należą takie wielkie pola? Zaś rolnik, przypomniawszy sobie dokładnie, co mówił kot, odparł. Do jaśnie Wielmożnego pana Szarabana. Król spojrzał na siedzącego w karecie gościa i powiedział tylko: No, no, no. I tak kot biegnąc wcześniej przed karocą, nakazywał napotkanym na swej drodze wielu ludziom, co mają mówić, a Wielmożny Król dziwił się, jak bardzo bogaty jest pan Szaraban. Tymczasem wszelkie pola, łąki i inne ziemie należały do znanego w okolicy bardzo bogatego, ale też bardzo złego wilkołaka. Kot, wiedząc o tym, odwiedził wilkołaka w jego siedzibie. Potwór siedział przy wielkim suto zastawionym stole i pożerał surowe mięso. Kot skłonił się przed nim uroczyście i rzekł. Witam cię, Wilkołaku. Przybyłem z daleka, gdyż słyszałem o tym, że posiadasz wielką siłę i niezwykłą moc. Podobno potrafisz przemienić się w każde nawet najdziwniejsze zwierzę. Wilkołak łypnął czerwonymi ślepiami. Odstawił puchar wina i z pogardą spojrzał na kota. Oczywiście, przybłędo mogę stać się kim zechcę. A czy na przykład kot tak naprawdę drżał ze strachu czy na przykład potrafisz stać się lwem? Bez trudu sapnął wilkołak. I w tej minucie przed kotem stanął wielki, groźny lew z ogromną grzywą. Wystraszony kot natychmiast czmychnął na rynnę, wdrapał się po niej i z góry obserwował lwa. Gdy tylko wilkołak wrócił do swej dawnej postaci, kot sunął się z rynny, stanął przed brzydkim stworem i zapytał. – Mówią? – że podobno umiesz także stać się kimś zupełnie malutkim, zwykłym szczurem lub niepozorną myszką. Czy to jest prawda? Bo nie wydaje mi się, żeby to było możliwe. Jak to? Ryknął wilkołak. Wątpisz w moje umiejętności? I szybciutko zamienił się w małą, szarą myszkę. Kot. Tylko na to czekał. Dopadł ją i zjadł. Orszak królewski powoli zbliżał się do pałacu Wilkołaka, gdyż władca chciał odwiedzić gospodarza tak pięknej posiadłości. Kiedy wysiadł z karocy, ze zdumieniem zobaczył przed sobą kota, który kłaniając się nisko rzekł. Witamy najjaśniejszego króla w skromnych progach zamku, mojego pana Szarabana. Zaskoczony władca rozglądał się wokół. Jak to? Ten pałac, tak piękny i bogaty, także należy do twego pana? Zapytał kota. Kocur w odpowiedzi tylko zamiótł ziemię kapeluszem. I wskazał na wejście do zamku. Król podał rękę swej uroczej córce i wraz z orszakiem wszedł do środka. Tam już czekała na nich wspaniała uczta, którą wcześniej przygotował wilkołak dla swych gości. Na stołach pyszniły się półmiski pełne wspaniałych potraw, w kryształowych kielichach czerwieniło się wino, a służba uwijała się jak mogła najszybciej, aby ugościć znakomitego przybysza. Królewnie od wszystkich tych wydarzeń kręciło się w głowie podobnie jak panu Szarabanowi, który nie podejrzewał, że jest właścicielem tak sprytnego kota. Zaś król wygodnie zasiadając w głębokim fotelu rzekł: Pan Szaraban sprawi mi wielki zaszczyt, jeśli zgodzi się zostać moim zięciem. Jego dobra są niezmierzone, a i on sam jest przystojnym młodzieńcem. To mówiąc, zerkał na swoją córkę której śliczna twarzyczka oblała się rumieńcem. Niedługo później odbył się huczny ślub królewskiej córki z panem Szarabanem, a pomysłowy kot dostał tytuł szlachcica i od tej pory wypoczywał, ganiając królewskie myszy. Dobrze byłoby mieć takiego kota, który nie tylko zajmuje się mruczeniem i piciem mleka, prawda? A może kot, którego mijasz czasami w parku nocą, staje się kocurem z bajki? Przyjrzyj mu się dobrze. Nie nosi czasem butów.